Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. W środę w Zespole Szkół w Mroczeniu odbył się wieczór poetycko-muzyczny poświęcony sztuce renesansu. Udział w nim wzięli licznie zaproszeni goście. Wydarzenie zorganizowała wspólnie dyrekcja szkoły wraz z młodzieżą oraz Stowarzyszenie Plastyków Powiatu Kępińskiego. Podczas spotkania dominowała muzyka klasyczna, a artyści plastycy pod przewodnictwem Janiny Gorzędowskiej przybliżali postaci właśnie tej epoki. Renesansowo w Mroczeniu to kolejna ciekawa propozycja przybliżenia mieszkańcom i uczniom kolejnej epoki w kulturze europejskiej. Wydaje mi się, że dzisiejszy program nauczania mało poświęca czasu dla kultury, dla malarstwa, poezji oraz muzyki. Obcowanie z tymi postaciami jak Leonardo da Vinci czy Michał Anioł na pewno pokazuje, że kultura europejska ma swoje korzenie nie tylko w starożytności, ale poprzez renesans wspaniale mogła rozwijać kolejne epoki rozwoju malarstwa, rzeźby, architektury. Młodzież zaprezentowała utwory muzyczne, a oprawę ukoronowała pani Kinga Hudela, która swoim recitalem skrzypcowym, myślę, zachwyciła publiczność. Dziękuję wszystkim za przybycie, a jest to dla nas bardzo ważne, aby szkoła była miejscem rozwoju nie tylko intelektualnego uczniów, ale również, aby uczniowie mogli chłonąć to, co jest najważniejsze, to, co dała kultura światowa, europejska. Renesans, czyli odrodzenie, to epoka w historii kultury europejskiej obejmująca przede wszystkim XVI wiek, określany często jako odrodzenie sztuki i nauki. Twórcy renesansowi wzorowali się na starożytnych Grekach i Rzymianach, korzystali z ich osiągnięć, kultury i historii. Architekturę wzorowano na rzymskiej, budynki charakteryzowały się prostotą i symetrią. W sztuce przeważały motywy mityczne i religijne. Nastąpił rozwój fresków, wprowadzono perspektywę, wykorzystano czyste barwy oraz malowano na płótnie. Wszystkie cechy renesansowego malarstwa, rzeźby, architektury, literatury i innych dziedzin mają swoje źródło w antyku. Na scenie w auli Zespołu Szkół pojawili się plastycy, którzy przedstawili sylwetki znanych malarzy renesansowych. Postać człowieka renesansu przedstawiła Janina Gorzędowska, prezes plastyków powiatu kępińskiego. Historyk sztuki Henryk Bajor przedstawił postać Sandro Botticellego, słynnego Florentczyka, który rozpalał emocje ówczesnych mieszkańców Toskanii. Postać kolejnego mistrza, Rafaela Santi, omówiła Krystyna Macioszczyk. Podczas wieczoru malarstwo przeplatane było poezją. Fraszkę o żywocie ludzkim przedstawiła Anna Bodnar. Sonet wielkiego Anglika Williama Szekspira zaprezentowała Natalia Milkowska. Nie zabrakło też utworu Mikołaja Reja. Utwór Baba, co w pasyję płakała, wyrecytował Hubert Szyc, a fragment monologu Hamleta przedstawił Aleksander Lipiński. Prozie i poezji towarzyszyły muzyczne akcenty. Szkolny zespół Wężyk Band wykonał utwór zespołu Wilki Na zawsze i na wieczność, wiersz Wisławy Szymborskiej z repertuaru Sanach, Nic dwa razy się nie zdarza. Piękną baladę z repertuaru Starego dobrego małżeństwa, Opadły mgły, wstaje nowy dzień. Uatrakcyjnieniem wieczoru był również recital Kingi Hundeli, nauczycielki w klasie skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej w Kępnie, a także członkini Royal Symphony Orchestra. Jak zwykle spotkanie w Zespole Szkół w Mroczeniu było niezwykłym przeżyciem duchowym, zakończonym przy kawie i cieście przygotowanym przez rodziców.